Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w kolejnym poniedziałku w Growboxie. Pójdziesz ty sobie stąd? Nie, nie pójdę! Strajkuję! Ja tu dziękuję i do widzenia. Nie ma żadnych poniedziałków, ja się nie zgadzam ani żadnych Growboxów, ja jestem zmęczona. O. O. Taki właśnie oto naleśnik. Dobra, no nic trudno, robimy przez nią krok. I idziemy. Może jej nie zdepczę. Mam taką nadzieję. No, paraiso. No, wow. Zaszokowałeś ty mnie. No, bardzo duży liść. To jest naprawdę bardzo duży liść. Ale się wciąż nie rozwinął, no nie? Tutaj chcę wam pokazać nasz poprzedni liść. Bo on jeszcze się zwiększył. Patrzcie, jaki dziadyga z niego ogromny. Patrzcie, tu jest koniec. W ogóle, jak to pokazać? Ja nie wiem. Tu jest jakby koniec, nie? Moja dłoń? <laughs> I jeszcze on tam. <laughs> Także to jest kawał dziada, no nie? No, ale jeżeli chodzi o ten listek, ja wiem, że tu przebija mi kolor, bo um, od bluzki się odbija i zmienia się kolor. Ale widzicie, teraz jak się odsunęłam, to się trochę barwy zmieniły. On jest trochę ciemniejszy. Nie przeszkadza mi to, ale tak chciałam wam właśnie pokazać, że on jest taki trochę, właśnie ciemniejszy. No i może zróbmy coś, czego w zasadzie nigdy nie robimy. Patrzcie, jaka ta łodyga jest potężna. To jest kawał łodygi. Czekaj, liściu się. No, to jest taki, wiecie, to jest taka łodyga. <ścoughs> nie, nie łodyżka, czy tam coś, nie, to jest kawał. Kawał łodygi. No, wygląda to po prostu przerażająco, jak patrzę na tą łodygę. Szczególnie tu, bo wystają z niej jakieś coś tam, coś tam od niej odchodzi, wiecie, te pochewki, no nie tutaj te, te korzenie powietrzne, takie co się jak widzicie, one są jeszcze takie. o, <ślaski> Z daleka to wygląda jak plamki. No wygląda to groźnie, nie? <ślaski> wygląda to groźnie. No, także czekamy tutaj na tą rurę. Ja ją wyjęłam, bo ona była tutaj, wiecie, w tym takim w tej takiej przerwie liściowej, więc stwierdziłam, że wyjmę. Może dzięki temu będzie mi łatwiej, chociaż no nie wiem, może tu by był łatwiej. Dobra, wiecie co? Ja zostawię tak, jak on se sam zrobił tak w zasadzie. No ale to będzie spory liść. To będzie spory liść. A ym... U, ojej, muszę zrobić kroka przecież tu tośka. E, a na tym samym etapie. E, 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 nie? <ścoughs> Zacięcie psychiczne od poniedziałku. Na tym samym etapie był przecież, o Fusji Petiol on już zrobił liścia. No to nie jest jak na razie duży listek, ale wiecie, widać, że on jest taki bardzo, bardzo jaśniutki. I tak muszę stać. On jest bardzo, bardzo jaśniutki, więc on jeszcze będzie rosnąć, prawda? Więc jakby to to jest dla nas y, jasne i świadome, natomiast no widzicie, <laughs> jaka korda różnica, a myślałam, że Paraiso będzie, będzie y, że tak powiem pierwszy, no ale nic to, no udra ceny bardzo dobrze, bardzo dobrze udraceny, tu zobaczcie, nowość, tutaj same nowości, tak, tam, 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 też nowości, tutaj nowość, proszę bardzo, no tak się jaram tą dracę, no tylko jeszcze, żeby te liście w końcu stare, te wiecie, te nasze stare, stare, jakby chciała zrzucić żeby jej tak nie oszpecały, to byłoby dobrze, a tak to wiecie, trudno, nie poczekam po prostu poczekam, dobra, chcę wleźć tam Jesus, no od poniedziałku takie mi tu robić przeboje, jakbym chciała pójść do wojska i skakać po jakichś tych, to bym poszła a nie, kurde Jakieś zasieki mi tu tośki stwarzają. No, tak to wygląda. Widzę, że muszę dodać spineczkę. Nie zauważyłam tego ostatnio. Muszę dodać spineczkę. No powiem Wam, że on rośnie bardzo ładnie, bardzo szybciutko. Niektóre liście robi przecudownie piękne, ale jak widzicie, zdarzają się też takie, które o, są praktycznie całe zielone. Domyślam się, że on jak stoi sobie właśnie tutaj w tym kąciku, co to wygląda, na to, że to jest mega ciemny kącik. Ale moje oko ludzkie, ludzkie oko mi mówi, że to wcale nie jest aż taki ciemny kącik. Dziwnie to wygląda w kamerze, bardzo dziwnie. No ale w każdym razie domyślam się, że on by potrzebował jeszcze trochę. Ojej, ja teraz to już w ogóle wygląda, że tam jest ciemność. Ciemność widzę, tragedia. No ale tak czy siak domyślam się, że on by chciał więcej światełka, jeszcze po prostu więcej tego światełka, żeby się wybarwiać, wiecie, każdym liściem, tak jak trzeba, no nie? Tak sądzę. No, zobaczymy. Na razie jest jak jest. No i tutaj yy, ogórko konstrukcja pomidorowa. No, powiem Wam, że wyglądało to ciekawie i wciąż to wygląda ciekawie, ale się tak nie za bardzo sprawdza. Niech ja tu trochę wlizę w ten, w ten grow No, zobaczcie. Dupę widzę, bo mi się kurde odbija światło od lampy w kamerze. Tak to wygląda. Bardzo malusie listeczki. Bardzo ładne, ale bardzo malusie. Więc yy, chyba będzie tak, że, no, potnę tego reda i go po prostu zagęszczę. Yy, I chyba raczej taka metoda na sznurek, co to wygląda ciekawie, no, nie sprawdza się za bardzo. Bo te listki są zbyt małe. No, ja nie tego oczekiwałam. Że wiecie, to ja rozumiem, tak? Nie liczyłam może na jakieś takie duże liście, no, ale to, co jest tu no to to jednak przerosło moje oczekiwania, no nie? <laughs> tak trochę inaczej być miało. No, co tu jeszcze takiego nastojąco? Chyba już nic, co? Zasiądźmy zatem. Zatęskniło mi się za tą konstrukcją, w której wcześniej było Honolulu, więc stwierdziłam, że póki jeszcze się da, póki jeszcze, że tak powiem, można, to sobie Milka tak sadzę. tym razem właśnie kubeczek z myszką. Bo ja lubię. I co? Co mi zrobicie? Nic mi nie zrobicie. Będziemy mnie teraz co poniedziałek oglądać myszkę. I dobrze. No i tak, tutaj. O, 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 o. Chodź malutki, chodź malutki. No, boski. O, ile różu? Jakie duże ciapy. No, jeszcze się musi rozwinąć sam, no nie? Ja tu tak tylko delikatnie nie chcę go uszkodzić, ale jaki. No boski po prostu, cudownie. On teraz trochę wygląda ciemno, bo jakby stoimy... On stoi pod tajką, wiecie, ona sporo zabiera tego światełka, więc e, tak to wygląda, ale w tamtym miejscu, tak jak stoi, to całkiem nieźle się wybarwia. Całkiem nieźle. W sensie, wiecie, tak nabrał z powrotem tych swoich kolorków. No, zadowolona jestem, no i to teraz wygląda tak, o. Mm, mm. O, tu, na białym może, tak to właśnie wygląda. No, lubię to połączenie. Lubię, lubię, lubię. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Bo tutaj u e, tricolorka proszę bardzo, mamy, e, mamy rurwę. O, co się rozwija ta rurwa. I widać, że jest tricolor Widać to. O, bo jest róż, jest zieleń i ciapki jakieś tam kremowe, ale widzę, że ten listek jest taki jeszcze mocno zrolowany mocno, nie, nie będę tego ruszać, a na pewno nie w ten sposób, że się gapię przez kamerę i coś tam długie, bo potem urzynam te liście, obrywam, a to tak być nie powinno. No, no, ale, no, no, ho, ho, ale się cieszę, kurczę, przypomniało się ciamciakowi jednemu, kim miał być, kurczę, Blaszka, no to dobrze, to dobrze, no jestem zadowolona. Uff, w końcu, no nie? <gryw> to jednak stres, duży stres, taki już jestem. To nie za duży, nie za duży, ale przynajmniej, wiecie, dobrze idzie, no nie? Przypomniał sobie, no ślicznie. No i Grey, no i kurczę, widzicie, jak się tak trochę uniosłam, że tak powiem, w poprzednim filmiku, twierdząc, że kurczę, czy tutaj serio nie ma kogoś, kto by pomógł, znalazło się aż pięć osób, aż pięć, aż pięć, no po prostu wow. I wszystkim oczywiście dziękuję. No i z tych rozmów z wami... Wyszło mniej więcej tyle, że e, albo to jest, wiecie, taki etap, i on potem z powrotem wróci, ale zdecydowana większość z was stwierdziła, że to jest do cięcia. No było ciężko, było niesamowicie ciężko, bo on tutaj nie bardzo był, że tak powiem, jak go ciąć, ze względu na to, że on tutaj był bardzo, bardzo w, so w sobie zbity. I poszło to na szczęście kosztem tylko jednego liścia, co prawda ładnego liścia, więc on poszedł out, bo nic bym już z tym nie zrobiła. No ale jakby ten szczycik, cały szczycik taki właśnie różowy, ukorzeniam go, już tam nawet coś tam troszkę widać. No, no i zobaczymy, tak? Odcięłam, więc tutaj, to co widać tutaj, no to jest takie typowo grejowe, prawda? Mm typowy grej tutaj został, więc zobaczymy co będzie dalej, a tutaj o to zielone w środku kurczę blaszka no ostrości mi znowu nie łapie teraz tu ciemno nie ja się muszę cofnąć z tym no jeez poniedziałkowe dramy o tutaj to zielone dosłownie to co jest tutaj w środku to tego nie było to yy, zauważyłam wczoraj, jak tutaj byłam podolewać żarcia, więc mówię, o, to jest chyba właśnie, że tak powiem, pierwszy, yy, no nie wiem, pierwszy etap? Pierwszy jakiś zalążek tego, co będzie się działo dalej? Tak sądzę, bo mówię, no nie było tego. Nie było tego na 100%, jak chciałam, to nic tutaj takiego nie było i to wyłazi. Więc zobaczymy. No, a w lepszym światełku to wygląda tak. <laughs> No, zobaczymy. Także co? No dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sporą macie wiedzę. Ja takiej nie miałam i Google też mi nie pomagało, a teraz dzięki Wam już wiem. No chociaż wiecie, to jestem bardzo ciekawa tego szczytu, dlatego zostawiam też ten szczyt, bo chcę wiedzieć co z niego będzie. No nie, no bo szczyt to to jest szczytem, tak? On będzie dalej robił to co robić chciał. Więc bardzo mnie ciekawi co tam będzie dalej, czy to się jednak okazało, że on już zostanie taki różowy. Tak jak mówię, ta różowa część podoba mi się bardzo, ale wiecie, w momencie kiedy ja chcę greja, czyli to takie no to tamto to trochę nie bardzo, nie? No, więc zobaczymy, co z tego będzie. Dziękuję. A tutaj ten, to jest ten chyba nowy liścior, no nie? Bo wiecie co, ja go dotykam. On jest taki delikatny. O Jezus. No, ale tak właśnie pamiętam, że tu była rura. A już tej rury nie ma, więc to, 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 to wychodziłoby na to. Nie? Prosta matematyka, że to jest właśnie ten liścioch. No ładniutki. Co, tu znowu mi te habazie? O, o, tak, tu pancia, to czaja, to, o, to pamiętam, to to ja lubię podgryzać. Nie rusz. Tosieńko. Nie grzeb tam. Nie, tam jest szczycik. Nie grzeb tam. Co lubisz? Zobacz, co o czym rozmawiamy tutaj. O filodendronku. Walić filodendronki, tu są z roślichy, wolę z roślichy. <laughs> Czego szukasz? Widzisz, jaka małpa? Nie pociągnij za ten sznurek przypadkiem. Dobra, tam Graszka nudzisz, tam idę spać. Słusznie. Też bym poszła, szczerze mówiąc. No, no dobra, to fajnie. No ładniutki. No ładniutki. Tu fajnie, bo tu jakiś taki trochę inny kolorek, taki trochę nawet oliwkowy się tu zrobił. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra. I tutaj jeszcze od razu wyjęłam... No, patrzcie, no. Odrzuca te liście tamte. Wiecie. Te, którym było gorzej. I tutaj też to widać. No, lipka, taka, lipka, lipka. A, właśnie, mieliśmy tutaj sprawdzić. O, jest, dobra, jest. Ok. Tutaj. O. Tu właśnie, tu w tym miejscu, tu. Jest taki mały pimpuszek. To dobrze. Bo wczoraj, jak tutaj byłam. Ja no mówię, chyba widzę, ale nie jestem pewna, no i teraz już widzę, już widzę, to dobrze, bo wiecie, ja już wczoraj widziałam te listki, takie właśnie, o, ten i ten, mówię, o Jezu, jaki dramat, mówię, co ty znowu odwalasz, ale widzę, że jest dobrze, no nie, on po prostu zrzuci te, te, te stare listki, z którymi mu tam wtedy nie poszło, co było mu gorzej, no, no wiecie, tak szkoda by było, on taki malusi, <laughs> słodziak, no. Zobaczymy, no chyba nie będzie tak źle, no. Po, po, podejmuję kolejny wzrost, więc chyba jest okej. Okay. ludzie, no wow! No wow! Patrzaj ta na to, kurwa! Widzicie tą rurę? Jaka ona jest pociapana, ile się na niej dzieje? Fajnie, bo już wam mogę właśnie pokazać to, o czym bleblałam tydzień temu, że ja widzę, że na niej się sporo dzieje, no nie? Tak wiecie, znaczy to była mała rurka, to była zdecydowanie mniejsza rurka, ale już widziałam, że ta rurka różni się właśnie, wiecie, od tych poprzednich, że tak sporo na niej coś tam się dzieje, no nie? No i teraz to widać. Patrzcie, ile się dzieje. Oczywiście kiepsko mi na to złapać ostrość, no może tak? Kamera przekręca? Tu mi zła ostrość, tu, tu się skupiamy, tu. O, widzicie? No, sporo się tu dzieje. Naprawdę sporo się tu dzieje. Nie taka byle jaka ta rurka. No o, i, i poza tym ja uniosę do góry. O, zobaczcie, że nie taka malutka. Także szybko idzie. No teraz jakby nawet przyspieszył. No nie już tak wiecie. Bo ja się też zastanawiam nad tym, czy to wiecie, czy to nie jest tak, że no mimo to, że on stoi tam, czyli jakby ma teraz już fajniejsze światełko. To i tak może on jako taki większy trochę gagatek. Jakby tak trochę przyspieszał, tak nie wiem, no bo no bo ta rurka idzie ekstremalnie szybko, gdzie ona wcześniej tak wiecie, zastanawiała się powolutku, niespiesznie, nie, ona ma czas, więc ty Graszka też poczekaj, a teraz jakoś tak, kurczę, tak szybciutko ta rurka, pyk, 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 już taka duża, już taka nawet ładnie kolorowa. No zachwycam się, no zachwycam się, Boże, bida darko, ty, 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 ty znowu ty, ty, rity. nie, tym razem nie, <grym zangety> nie mogę wpaść w dziwną fazę umysłową, no ale no jak tu nie wpaść, no, no ślicznie po prostu. Domowe pset z wszystkie dzieci kocha, tra, ta, 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 no powiem wam, że... Mega drama mi się zrobiła chyba w środę, jak tu byłam, bo jakoś tak wiecie, patrzę sobie po tych maluszkach, mówię, jakieś takie dziwne pypcie, wie, nie wiem, co to, i je na wszystkich tych roślinkach, mówię, nie wiem, to ziemia, nie ziemia, przędziurki, wie, nie mam pewności, i kilka z nich, Yy, zabrałam pod kran, umyłam, 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 tak wiecie, żeby zmyć te takie co się, nie wiem co to było, ale z tych właśnie co mi się nie podobało, to zmyłam, zrobiłam im yy, oprysk z tego. Yy. Ortusa, o otrusa, norusa, wiecie, takie te dwa się łączy ze sobą na, na przędziorki i, i na jajka, jakby tych przędziorków, no nie? Więc ja zrobiłam z tego oprysk tylko tym, które mi się nie podobały. Jakby wiecie, ja nie miałam pewności, czy to są jakieś przędziorki, czy co, yy, czy, czy co tu się dzieje, czy to może resztki ziemi. No bo wiecie, tak też mogło być, no nie? Że wiecie, że tam gdzieś tam na listkach, między listkami czy coś jakieś resztki ziemi zostały, a więcej ja się nie chciałam szarpać z tymi roślinkami. Zresztą nie było po co, bo tak jak mówię, wyjęcie ich z doniczki, one się same pięknie wysypały z tych doniczek z tej ziemi i jakby tylko pod kran bieżąca woda i ta, ta ziemia sama spływała z tych korzonków, tu nie trzeba było nic robić, I po prostu idealnie. Także źródło Mateusz, lećcie tam do, nie do niego po prostu po rośliny, bo jakby nie trzeba się szarpać. Um, no ale dzięki temu właśnie, że ta, ta ziemia się tak super pięknie wypłukała. Może gdzieś tam została na tych roślinkach, a ja po prostu ślepa kura wcześniej tego nie zauważyłam, nie wiem. Więc jakby właśnie zmierzam do tego, że kilka tutaj chabazi, bo to na pewno ten, na pewno skrzydłokwiat tutaj i ten chyba. Chyba tak. Dostały właśnie oprysk. No. Dobra, zobaczmy sobie, co tutaj ciekawego bo tutaj jak widzicie jest pimpulka taka mała to jest rośnicha tutaj tutaj widać ubaska kolejnego bardzo ładnie no tutaj, tu jest największy dylemat z tym bo on jak widzicie rośnie tak, że tutaj ciężko w ogóle coś w nim jest zauważyć więc po prostu tak go Wam pokręcę sami sobie poszukajcie znaczy, no, wiecie, ciężko będzie coś na nim zobaczyć, bo on jest gęściutki sam w sobie, co nie? On jest malutki, ale gęściutki sam w sobie. Więc tutaj ciężko coś znaleźć. Tak to właśnie wygląda. On ma się też w porządku. Tutaj ma nawet taki fajny korzonek gdzieś. Dobra, zresztą nieważne tam z tym korzonkiem. Nie będziemy szukać korzonka, bo to będzie trwało milion lat. Tutaj, patrzcie. Taki nowy jestem. Taki nowy, tak. Yy, tutaj, o ta karura o tu, o tu tu, hi, hi. o on dostał, tak, on dostał na 100% opresk pamiętam, że go myła. mówię, kurde, ta rurka, żeby nie uszkodzić, żeby nie uszkodzić i tutaj, o jest, tu takie maleństwo, o tu, u. o jest, takie maleństwo, malenie, malenie, malenie i tutaj, patrzcie. To nawet może zrobię tak. Widzicie? O, już wyłazi. Już wyłazi, już idzie. No. A i u kwiata. U kwiata. Patrzcie. To. To jest najnowszy liście. Jesus, ja tą kamerą kręcę po prostu jak powalona, a potem się dziwię, że ja muszę dziwnie rękę wyginać, nie? Ten najnowszy. Boski po prostu. I tutaj nawet widzę ostrość dobra, nieważne tam jest takie malutkie malutkie coś, nie będziemy już na to zazować, zobaczymy to pewnie w przyszłym tygodniu już jako Coś większego. No także tak, no ten skrzydłokwiat no powiem wam, że o matko, byle go nie zabić, bo jak na razie idzie tak cudownie. No a ja mam taki mega problem z przenoważaniem tych skrzydłokwiatów, że Jezus, no to jest dramat po prostu, no. Ale jak na razie idzie idzie idealnie. Idzie idealnie, no po prostu, o Boże! O Boże, mogłam się spuszczać nad nim przez cały dzień, ale no ho, ho, ho. O, mój must have po prostu jest tutaj jeszcze takiego liścia mi odwalił. Boże! Pancia cię tak lubię, naprawdę. Oho. I, I tośka. Nie wiem, czy to było słychać. Tak nosem. Chyba się jej nie spodobało. Dobra. No ślicznie po prostu. Dobra, lecimy dalej. No i posadziłam w końcu. A co? Tak, tak jak mówiłam, tak zrobiłam w końcu, nie? <laughs> Udało się, tak. No i tu nowy liściu. Jeszcze widzę, że się tak nie do końca otworzył tutaj, więc nie będę tam za bardzo gmyrać, ale widać, że będzie ładniutki. No nie widać, no bo ostrość tracę, no. A, no będzie ładniutki, będzie. No i tak, zrobiłam tak, do tej rury właśnie z merlę, Bo chcę potestować, jak to by było właśnie przedłużać tą rurę. Gdzie jest koniec? O tu jest koniec, więc wiecie, tak sobie włożyłam rurę, mówię, a rośnie sobie tutaj po tej rurce i tak nie liczę na nie wiadomo, jakie korzenie, więc jakby przymocowywanie go przeze mnie do mm, tej rurwy powinno dać radę. No i zobaczymy, jak to będzie, co tam będzie. A resztę jak widzicie, wstawiłam tam. Już tam nosorożca podsuwam, hipopotama swojego, o, żeby Wam pokazać. Yy, no, to co zrobiłam, to po prostu tą turebeczkę, która wcześniej. Nie rusz tego kartonu, no, Tuśka. No, 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 no. Walić to, nie będzie nagrywania. Tą torebeczkę, którą wcześniej była w ogóle założona na tego filodendrona, spięłam po prostu, wiecie, tam na, na sztywno, a ja zresztą przecież to nie jest 14 km stąd, że ja bym tam miała iść na pieszo, nie? Oś wyłaś. O, widzicie? spiełam ją po prostu tą samą gumeczką, która tam wcześniej była założona na bogato, żeby tutaj mi nic nie, wy, nie, wy, nie uciekało i tak dalej, no bo tutaj w tym miejscu na dole, pa, przypominam, jest rozcięcie, prawda? Ten sam mech, który tam był, tylko go jeszcze dowilżyłam, wpierdzieliłam tu i odkroiłam te liście, co się dało odkroić. I tutaj jest ich chyba trzy czy cztery? Cztery. Cztery sztuki liścia. No właśnie, i zobaczymy, tak? No na razie nie sądzę, żeby tam już jakiś efekt, nie wiadomo jaki był. No i to, co zrobiłam, to też na leniwca w ten sam kubas. Znaczy, ty kubas akurat jest chyba po. Tak, kubas jest po pandzie i tutaj też, więc stwierdziłam, że. A! Fajnie, nie? Idealnie. Zostawiam tak. Będzie przynajmniej sztywno stało i tak dalej. Tutaj kubeczek też ogranicza, wiecie, rozważanie się na boki tego mchu, więc fajnie. Bardzo fajnie. Dobra, no i teraz tak, tam spróbujmy zajrzeć. Mój nosorożec mówi nie. No tutaj jest to cały czas takie małe, małe zielone. O tutaj, takie jaśniutkie. Ale ja bym tam wiecie, za bardzo bym nie pokładała wielkich nadziei w to coś, bo on już wcześniej zrobił takie coś i zrzucał takie coś. Więc tak to tam właśnie wygl wygląda. O, zaczepiam się w liścia, liściu. Idź no stąd, Jezus. Tak to właśnie wygląda. Tam widać. Ten nowy listek, co nie, bo on jest taki ładny, gładziutki, jeszcze wciąż błyszczący, no powiem wam, że <laughs> podoba mi się to, jak to tam sobie z tyłu o życie swoje układa po swojemu, bez mojej za bardzo ingerencji, także fajnie, fajnie, fajnie. No mam szczerą nadzieję, że wiecie kiedyś będzie go można wyjąć i, i, i będzie taki, wiecie, efekt wow, no nie. No on ma fajne te, te paluchowate takie te liście. Ja lubię, no. Ja lubię. Ale wiecie, żeby nie było, no nie? Ja tam dbam o niego. Proszę, już pokazuję. Słuchaj Słychać chlupotanie wody? No właśnie, słychać. Żarcie ma, wszystko ma. Ja mu tam daję. No żeby nie było, że zapominam. Nie, nie, nie. On jest żarłok straszny. On bardzo dużo pije, także do niego trzeba zaglądać. Ale teraz, jak ma taką dużą, dużą, dużą osłonkę, to już nie muszę tak często. Także bardzo duży plus. Bardzo duży plus. No, dobra. No to tam już tak, no, mało ciekawe chyba. Nie, idźmy dalej. No, a dalej w kolejności mamy pandzie, którą też posadziłam. Ale się cieszę. Ale się cieszę. Widzę, że z takich nowości to tutaj mamy taki listek. Taki właśnie i tutaj gdzieś coś a i tutaj, nie, to nie to przepraszam, bo gdzieś tu było bardzo niedaleko tylko weź, właśnie... a tutaj mamy rurę o, ale to wiedzieliśmy o tej rurce to już ją było widać czy, czy coś ci trzeba pomóc? Czy, co ty tam pufasz tam tym nosem cały czas? co ci się nie podoba? no, trochę trzeba pomóc on się tutaj, tak wiecie, skleił ze sobą ale teraz już może pójdzie no dobra, tyle pomogłam, pomogłam mu tyle, że, o tutaj nawet już widać skrawek, no bardzo ładnie, a potem zobaczymy, no nie, będę kontrolować, czy sobie daje radę, czy nie, bo jakby to pierwsze pyknięcie, no to mu pomogłam, nie, rozkleić się, a tutaj, 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 też nowy listek, ten taki pycnięty, no nie, yy, i co? I coś tu jeszcze powinno być, bo przecież te rurki... Tu jest. Karola, ty się skup, dziewczyno. Tu jest ten pierwszy listek, który wam pokazywałam. I mówię, niedaleko. No niedaleko, no bo tu jest drugi listek, też bardzo ładny. No, więc tak. Powiem wam, że ja nie czaję trochę ludzi, bo coraz częściej na Facebooku widzę oferty, że wiecie, że tam z roślicha Panda Galaksy, a to przepraszam, jest jakaś inna niż galaksy, w sensie no jaki koń jest, każdy widzi, tak, no ona jest galaksy, każdy każda tak wygląda. Trzeba dodawać to galaksy, żeby robić ludziom złudne nadzieje, że kupują coś wybitnie innego niż, niż koń prezentowany? Nie wiem, albo ten dodatek, że, yy, że ona jest właśnie z roślicha panda Mutation. No ja sobie zawsze myślę, no ty masz chyba w głowie mutation. Mówię, to no tak, ludzie rolują drugich ludzi. Nie wiem, po co tak naprawdę. Nie wiem. Nie wiem, po co te dodatki. Mutationy jakieś. Sami jesteście mutation. Nie wiem, no chyba, że ja się nie znam, nie? <laughs> I to są jakieś, nie wiem, jakieś dziwne odmiany jednej tej samej rośliny, ale jakoś tak no nie sądzę, nie? Nie wiem. Nie wiem. Czy moja jest galaksy? Sądzę, że tak. Czy jest mutation? No pewnie tak, nie? No bo to jest, to chyba nie jest, to jest chyba hybryda czegoś, nie? Nie wiem, nawet powiem, powiem szczerze. No ale no, no kurde, no bez jaj, no. Naprawdę nazywanie pandy galaksy, żeby wbić trochę wyższą cenę, to, to jest okej? Okay? No przecież widać, że jest galaksy, ona cała taka jest. No to, to przecież ta roślina po prostu tak wygląda jest naprawdę, no powiem Wam, że to jest trochę irytujące, bo je, wiecie, to jest takie jawne, po prostu twarzą w twarz, publicznie walenie ujanie ludzi innych. Ja nie lubię czegoś takiego. Nie odzywam się tam, bo przecież wiadomo, że zaraz będzie główno burza, że co, ja się tam znam, że to jest przecież odmiana galaksy, sprowadzona gdzieś tam, skądś tam, nie? A moja wygląda tak samo, nie? <noise> dobra, nie wiem, trochę się zbulwersowałam, ale mówię, powiem Wam o tym. Bo to takie no to jest strasznie irytujące, jakieś mutacjony, jakieś galaksy, no pff, ona tak wygląda. Nie trzeba jej dodawać dodatkowych nazw. Nie? Nie wiem zresztą. Dobra. Co ja tam wiem? Co ja tam wiem? Nic nie wiem. No. Także tak. Także moje galaksy Mutatyon, jak widzicie, no no nieźle mu mutationuje, nie? No, takie mutation Galaksy. <laughs> Kosmos. Tu jest prawdziwe mutation. Tu jest mutation. Takie jest mutation. O, proszę bardzo. To jest mutation na, na veriegata usychata. Proszę bardzo. Tak. I dalej progresuje. Veriegata usychata. Tak. No i jakby więcej poza tym nic, nie? Koniec. No nie mam tu wam co pokazać. No, bo nic tu się nie zmieniło, nic tutaj w ogóle nie doszło, gdzieś tu chyba nawet widziałam na niej rurkę, tylko, o jest tu, tu jest, ale ona jest jasna, nie, nie widzę na niej nic zielonego, przynajmniej na tą chwilę, tak więc no nie ma co się cieszyć, no to jest prawdziwy mutation. A nie tam, panda. Odczepcie się od tej pandy. Przestańcie jej dodawać jakieś dziwne zwroty, byle tylko zarobić trochę więcej. Weźcie się po prostu za robotę, nie? A nie. Kurde. Bez paszportów tutaj, sprzedawanie jakichś odmian, które w ogóle nie istnieją. Mutation. Tu jest mutation. Tu. Tu jest mutation. To jest mutant. Zmutowany. Dziwak, dziwoląg. Ech. No, 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 no. Eee, Jezu, no i było dobrze, nie? Znaczy dobrze. Dobrze to nie było, ale było jakkolwiek, nie? Jak wiecie, w miarę pozytywnie. A on znowu mi odwala białego po prostu. Nie mam siły do niego. O tutaj, w tym miejscu, idzie coś nowego. Tylko, o, teraz ładnie widać. No tutaj w tym miejscu coś tam idzie. Może będzie dobrze, bo jakby nie jest to wkitrane tam w sam środek, tylko tak trochę bardziej z brzegu, więc może jest nadzieja na to, że Honolulu w końcu coś tam, wiecie, zrobi ładniejszego, jakiś taki ładniejszy listek. Nie wiem, nie wiem o co jej chodzi i też szukałam w Google'ach. Oczywiście na zagramanicznych stronach starałam się szukać, bo jakby na polskich to tak, no już, już chyba przeczytałam co, co się dało co, że tak powiem było warte w ogóle przeczytania i zajrzenia tam no i no i nic, no nie tutaj o takich plamach tego typu właśnie wysuszonych, no to jedynie co no to było, że zbyt niska wilgotność powietrza, ale to się zrobi w trakcie tworzenia liścia a nie jak ten liść już jest więc nie wiem, co jej jest za sucho, żeby tego liścia wyjąć? Dlatego to robi? Ale dla mnie, wiecie co, dla mnie to wygląda po prostu jak uszkodzenie mechaniczne, że ona po prostu wyłażąc tym liściem tak się obciera i tak go po prostu pociera w tym danym miejscu, że on po prostu to się robi, nie? Bo, bo to sporo roślin tak potrafi. Tylko jak ją rozrzedzić, przeluzować, żeby tego nie robiła, tego nie wiem bo pierwszy raz mam, mam taki, taki problem, więc <noise> więc sobie siedzę i co obserwuję, nie, <noise> nic nie robię, no ale nie wiem co zrobić, więc może lepiej nie ruszać, skoro nie wie się co, co zrobić, no więc tak. Jeszcze raz chcę wam tu pokazać, więc ja to z powrotem obrócę, a teraz to już zgubiłam. Mm. Jeez, to było z drugiej strony, prawda? Jakoś tak coś z tej. O. O, jak postawiła od razu znalazła. No po prostu brawo. Ja nie wiem, jak wy mnie zdzierżacie. Ja dzisiaj czuję, że mam sama ze sobą problem. No nie wiem, no bardzo liczę na to, że tym razem nie ma się tu za bardzo o co poobcierać. No patrzcie, no. Kurczę, no tak to, to, to daleko jest do tych wszystkich tych tych dwóch. Może w końcu coś by było. No no taka ładniutka jest. No nie rób tego panci. Taka ty śliczna i te listki takie wiecie, takie konkretne To nie są tam byle jakie jakieś listki, one są takie sztywniutkie, fajniutkie takie no No i ten kolor od spodu to też takie śliczne, różowe Mój flamingu, moje honolulu, no ogarnijże się, ogarnij bumblę kosum jest dobrze, nawet bardzo dobrze, bo zobaczcie tutaj kolejny listek idzie O, to jest ten nasz poprzedni maluszek, taki malusi tak, tutaj u szczytu mamy tego liścia, już się rozwinął, już nawet troszeczkę ściemniał i to to, za co tam Tośka chciała złapać, tutaj mamy nowy listek, ona pewnie chciała te suche złapać, ona lubi takie mm, dziwne rzeczy. I tutaj też nie najgorzej, ostatnio widać było, że jakby nic się nie działo, a teraz widać, że już tam się listek tworzy. I, I to całkiem nawet spore już urosło, więc jest dobrze, jest bardzo, bardzo pozytywnie. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę. No, zresztą wiecie, no to jest werukosum, prawda, więc jakby trzeba się cieszyć, mimo że to jest ta odmiana e, Tambillo, Tambalino, Tambilon coś, no co, coś z, tam, z Tambilonem jakimś takim. <laughs> Nie mylić z Babilonem. No, to to wiecie, no to to, mimo wszystko to jest warukosą, prawda? Więc o! Moje serce się raduje. No, a to, to to było już. To to niestety już było. No, nie przeszkadza mi to zupełnie. No, z takich większych rewelacji, no to tutaj ten listek się otworzył i wygląda właśnie w taki sposób. Tutaj jest kilka takich, wiecie, malutkich, malutkich dziureczek, więc w porządku. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o całą, całą jego szanowną resztę, to nic. Nic, nic, nic. Jeszcze mogę Wam pokazać. Nic, tu, nic, tu, nic. No, no i tutaj jeszcze te liście strasznie są oklapłe, mimo że tam korzenie są, bo widzę je przez doniczkę. Tutaj. O! Przepraszam! Tu ten mały ząbek, jednak w końcu coś! No dobra, czyli jednak, jednak coś więcej! Wczoraj tego nie widziałam, przepraszam, to dlatego. No, eee, nie wiem, ja odnoszę wrażenie, że ja go skrzywdziłam chyba tym krzemem, bo on dostawał ten krzem i on tak wiecie, dostawał ten krzem, tak wiecie, raz za razem i tak dalej. Znaczy, no, no dobra, no może nie raz za razem, ale dostawał go często, a teraz e, nikt go nie dostaje. I jakoś tak, nie wiem, odnoszę wrażenie, że to może jest to. Że, że to ten krem tak go kurde załatwił bo dlaczego nawet te ucięte części się nie chcą ukorzeniać że wszystko na czysto czysta woda, czysty kubek, wszystko czyste, czyste cięcie nie wiem nie czaję, czasem nie czaje. czasem dzieje się coś, co ja w ogóle wiecie, jakoś tak nawet nie mogę zajść w głowę co, co o o, co chodzi nie aj, 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 no trudno no wiecie, no też nie jest najgorzej, tak on jednak podejmuje wzrost. Ale ale no to jakoś tak dziwnie jest. Jest inaczej niż wcześniej. No, brata, nie będę już marudzić. No nie będę marudzić, bo nie ma na co. Chulera. No, patrzcie. I taki całkiem on jest sporaśny. Czekajcie, muszę nosorożca dobrze wygiąć. On już jest taki całkiem sporaśny. Znaczy zakładam, że nie będzie on taki duży, na przykład jak był ten bo coś, coś czuję, że jemu, tak wiecie, nie bardzo jest, co nie, że on chyba chciałby się sam w coś wczepić. Tyle tylko, że on nawet korzonków tutaj takich za bardzo nie robi, żeby się samemu w coś wczepić. Także on by chciał, ale tak chyba wiecie, żeby nie za dużo tego kosztowało energii, no nie. No ale mimo wszystko, no jezu, o, zachwycam się nim wciąż tak samo, bo jest piękny, jest po prostu piękny. No i tu jeszcze nic, jeszcze nic, no nie, żeby nie było, że już czekam na kolejny liść, nie, tutaj jeszcze nic. No i konfetti, które już przerosło tą moją rurę, która miała ją stabilizować. I jak widzicie, no już tutaj kilkoma węzełkami, kilkoma, no w zasadzie trzema, dwoma, dwoma węzełkami wystaje powyżej. I mamy tutaj. Ach, no i oczywiście dostałam komentarze, że on potrzebuje, bo będzie robił małe te listki. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Tutaj mamy taki listeczek. Tutaj mamy listeczek. Tutaj mamy rureczkę. O, tutaj ładnie nakrapianą, bardzo fajniutka. No tu poprzednie, prawda? Listki, tak. I pomyślałam sobie, że. Bo wy wiecie, ja nie chciałam ciąć tego konfetti, tak samo jak nie, nie bardzo chciałabym ciąć reginę. Um, no chciałabym jakoś tak, wiecie, zostawić coś tak, wiecie, nie za bardzo cięte, ale mimo wszystko u konfetti rozważam obcięcie, właśnie. Już Wam pokazuję, co i jak. Może Wy mi powiecie, czy, czy, czy dobrze, czy niedobrze. Pomyślałam sobie, że odetnę na przykład tu yy, i odetnę tu i odetnę tu. O, tak. Yy, jakby ukorzenie, dosadzę tu i dam lepszy palik. Bo tak wiecie, no on tym, to już będzie leciał tylko w górę. No nie, i to tak wiecie, w dość szybkim tempie, z tego co widzę, bo on ledwo rozwinął liścia, już ma kolejnego do rozwijania, prawda? Więc jakby, no nie wyrobię w takim razie z żadnym palikiem, jeżeli on tak będzie zapieprzać. No bo to jakby, wiecie. W naturze jest drzewo i te, te, drzewo jest bardzo duże, tak? A potem ewentualnie można się rozrosnąć na kolejne drzewo, no bo to jest jakaś dżungla, więc tam jest gęsto. A tutaj u mnie, no, nie ma takich możliwości za bardzo. Nie, nie mam drzewa. <grym> no właśnie, więc tak wiecie, kurczę. Sorka, ale tak mi zasycha w gardle. Za dużo gadam. O, już o, prawie godzinę już gadam. Coś tu trzeba będzie wyciąć. O, jak nic. Um, no Więc no, no nie wiem. To no, to powiedzcie mi, co myślicie, żeby go po prostu przyciąć tu, czyli w tym kawałku, który tak zapierdziela do góry, zagęścić i wtedy dać palik. No ale no to co my mu damy? No, no damy mu coś takiego, co nie? Czyli to ma tylko metr. Czyli to też nie rozwiąże sytuacji na nie wiadomo jak długo. No i to jest właśnie problem z roślinkami, no nie? Że jest dobrze, dopóki one są kompaktowe, a potem jak się robią takie krzaki, no, a ja mówię, ja powtarzam to cały czas, ja marzę o tym, żeby ktoś skonstruował z tak, żeby ona była jak aglaonema, krzakiem, nie? A nie, a nie pnączem. Wiem, że to raczej mało realne i tak dalej, ale i tak przez długi czas konfetti było krzakiem, no nie? Bo tu widać. Zobaczcie, jaka krzaczasta dopiero potem wystrzeliła w górę, co też jakby świadczy o jej dochodzeniu do dojrzałości, no nie? I zrośliny fantastyczne są w tym, że na różnym etapie ich życia, dojrzałości, te te liście zmieniają swoją formę, no nie? więc to jest y, bardzo fajne, to można sobie obserwować z biegiem nawet wzrostu swojej własnej prywatnej roślinki, prawda, że wcześniej to takie o okrągłe jajka, takie tamten, co nie, potem te łóżka się tak trochę bardziej wyżłabiają tak, żeby być jeszcze bardziej widoczne. No tutaj nie mam jeszcze dorosłej formy liścia, no to wam nie pokażę, ale potem one są, tak wiecie, bardzo ładnie wyżłobione, a czasem czasem są nawet, nie wiem czy wszystkie, ale czasem są nawet formy te liścia takiego, że one, wiecie, jak palce się tak rozdzielają, więc no coś pięknego, coś pięknego. Ej, dobra, to mi powiedzcie, co wymyślicie. Ja właśnie w ten sposób myślę, żeby odciąć ten zapierdzielacz. Ukorzenić go, dosadzić i, i dać palik. Tak myślę ja. A co wy myślicie, to, to powiedzcie najwyżej yy, przemyślenie. No bo to wiecie, co dwie głowy to nie jedna, a co tam parę dziesiąt głów, to, 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 to na pewno nie moja. <ścoughs> Dobra, najpierw tu. Najpierw tu. U mamusi, dziubol, proszę bardzo, to będzie listek. U bejbuszka, proszę bardzo, dziubol, to też będzie listek. I. O! I listek! Który się jeszcze musi rozwinąć, i jeszcze na który trzeba by było złapać ostrość. O tu. I to jest właśnie to, co próbowałam Wam pokazać tydzień temu. Czyli takie miejsce właśnie, że będzie szedł listek. No i teraz to widać, prawda? Zobaczcie, jaki ładny, jak ładnie pokolorowany. Jak dużo się na nim dzieje. No. A dla onemka mamusia yy, dwójki małych szkrabów, Tak. No, urocze to jest, naprawdę urocze, Agle one my są super, one się tak ładnie w same w sobie rozrastają, chociaż ta ym, akurat tak wiecie, o, dość powolutku to robi, co nie? Ale to też pewnie przez to, że ona strasznie chce mi kwitnąć. Więc jakby dupę sobie zawraca, głowę sobie zawraca yy, chcięciem robienia kwiatków, jakby nie czai tego, że ja jej obcinam stopno, nie? Więc jakby może gdyby nie, nie chciała tak często zachodzić w te kwiatki, to może szybciej by się zagęszczała sama w sobie, ale i tak jestem dumna. I jestem dumna ze swojej mamusi, że tak o dzielnie sobie tutaj radzi i rodzi kolejne potomstwo. Po prostu piknie. Oj, no i zasiadłam, bardzo dobra pozycja, idealna wręcz. Nie wiem, co będzie w czwartek, powiem Wam, bo sporo mam roboty na ten tydzień, ale po głowie chodzi mi taki mały, drobny plan. Tylko nie wiem, czy ja znajdę coś, co jest mi potrzebne do tego. Więc nie będę Wam spoilerować. Bo nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli wyjdzie, to powiem Wam, że to było to. <grafię> że znalazłam. <grafię> a jak nie wyjdzie, no to nie powiem Wam, bo jakby no nie będzie. No nie ma o czym gadać, jak, to, jak tego czegoś nie znajdę, tak? Ale może się też zdarzyć tak, że filmików w czwartek nie będzie, bo roboty mam dużo, a jeszcze ma do mnie wpaść Marcin Miczajka z Hydroponika bez obródek, co jakby wiecie, no też jakby przeciągnie mi pracę, że tak powiem, no bo wiecie, muszę coś ko kosztem czegoś, tak, a, 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 a no jak to powiedzieć, no muszę nadrobić robotę, żeby przyjąć gościa, o, może tak, co nie, <laughs> żeby nie było, że nic nie robię i sobie gadam z kimś tam, tak, <laughs> to musi być widać, że wiecie, że pracuję, tak? Więc zobaczymy, 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 nie wiem. Kurczę, no tak mi to ciężko jest zaplanować, powiem wam szczerze. Postaram się znaleźć to, czego szukam. To jest gdzieś w moim mieszkaniu, znaczy musi być. Było w nim. O, może tak, było w nim. Więc postaram się znaleźć to, czego szukam. A już przejrzałam prawie całą kuchnię. Tak wiecie, no dość, dość mocno, nie? Nawet za szafkami szukałam. Tak, nawet tak. E, więc no. Kurczę, blacha. Postaram się to znaleźć e, i przyjść do was z tym w czwartek, chociaż pewnie nie będę tego nagrywać w czwartek. Zakładam, że jeśli już, to nagram to albo w ogóle jutro, albo w środę. Więc to na pewno nie będzie czwartkowy filmik. Taki wiecie, nagrywany w czwartek na świeżutko. Nie, nie, nie. No, postaram się, ale mówię, nie wiem. Nie wiem. Serio na ten tydzień nie wiem, bo tyle rzeczy jest do zrobienia. Ja ten czas wcale nie z gumy, ja nie wiem, no. Niektórzy sobie siedzą, wiecie co? Mają tyle wolnego czasu, ja się pytam jak. <laughs> w ogóle, jak to jest możliwe? Ja się nie wyrabiam w dobie. ja nie, 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 niektórzy tak wiecie, beztrosko sobie siedzą, nie? Też bym chciała, Jezu. Zazdrość! Zazdrość przeze mnie przemawia, tak. Dobra, kończę bleblać, bo już nie mam tak naprawdę o czym. Mówię, postaram się przyjść, postaram się, ale nie wiem, nie wiem jak to ogarnę. No i poza tym, jak nie znajdę tego czegoś, na co się uparłam, to tak naprawdę chyba nie mam za bardzo z czym przyjść. Najwyżej wpadnę do Was takim krótkim, szybkim filmikiem bez montażu. Ja widzę, że one się Wam podobają, tak? Bo tego oksalisa tak całkiem chętnie oglądacie. Co prawda, no nie przyjdę z oksalisem, bo już to byłby przesyt ale z czymś innym. No, coś się wymyśli. Się nie przejmujcie, nigdzie nie znikam. Nie, przynajmniej będę niedaleko, tak jak zawsze. No, dobra, jakieś kłaki mi tu latają, jezus. Dobra, nic, kończymy, kochani. Udanego, bardzo sympatycznego i słonecznego tygodnia wam życzę i do zobaczenia w czwartek, mam taką nadzieję, a jak nie, to i tak się zobaczymy z Oksalisem no, bo tam odpierdziela on tak, że, że na pewno będę wam to um, update'ować w tygodniu, więc tak czy siak, wiecie. Do zobaczenia! Pa, pa!